Witajcie kochani, ja sobie robię tą kawusię, dalej biedronkowa, czekoladowa, oj, ucieka mi i ja się biorę za sprzątanie, w sumie ja już od dłuższego czasu sprzątam, tak, tutaj nawet mam Mr. Maser wystawiony, bo zdjęłam z okapu ten filtr, w sumie dwa, bo ja mam tutaj takie dwa podzielone. I do wanny zapsiukałam i powiem Wam, że genialnie mi wypływa brud. Zresztą zaraz Wam pokażę. Tylko sobie kawusię dokończę robić i zaraz Wam pokażę. Nie przestraszcie się. Zobaczcie. Widzicie to? O! Zobaczcie, jak wypływa. A tu mam kolejne dwa zdenkowane produkty. I pokazałabym Wam jeszcze Wojtka, ale Wojtek ma muzykę włączoną, więc może jednak nie. A u nas dzisiaj szaro, buro i ponuro. Widzicie to? Beznadziejna pogoda. I tylko 2 stopnie. Muszę kwiatka podlać. I tego kwiatka podlać. Temu to w ogóle przydałoby się trochę ziemi dokupić. Ale dobra, robimy kawę do końca. Oczywiście samochody i krzesło musi stać. Wczoraj nasmażyłam naleśników. I nam zostało. Posmażyłam na dużej patelni i na małej. Bo tylko takie posiadam. Więc te małe to zjadł wczoraj Krystek z Wojtkiem. A z tych dużych dzisiaj zrobię i prawdopodobnie Wam nagram. Będzie to kurczak, filet z kurczaka, do tego będą pieczarki, papryka i ser żółty. I będę to zawijać, podgrzewać. Tu mam chyba z 9 tych, więc tak postaram się na te wszystkie zrobić. Reszta zupy, którą gotowałam Wojtkowi, ale oczywiście jej nie je. Tu jeszcze kuchenkę mam do czyszczenia. No, a dzisiaj głównym pomocnikiem sprzątania jest woda i ocet. Najlepszy pomocnik. Nie przestraszcie się, ale ja tak wyglądam po spaniu. Jestem nieogarnięta, jeszcze włosy w ogóle moje nie widziały szczotki. A że ja śpię z włosami spiętymi, czyli tak, o. I ja tak od rana latam. A jest już 10. Czekajcie, sobie kawę pomieszam. O. I tak, i sprzątam, A, dobra. Faktem za 2 godziny będzie zwykła kawa. Ale coś mi się chciało pić. Dobra. Czekajcie, trochę się ogarnę. No i dzisiaj postanowiłam posprzątać kuchnię. Nastawiam już jedną pralkę Wojciechową. I przydałoby się na pewno pójść do sklepu. Na pewno po chleb. Wydaje mi się, że po jakiś sos do naleśników, bo zastanawiam się, czy je potem tylko obsmażać i jemy. Czy ewentualnie dorobić sosu i zapiec je. Więc jeszcze wyjdzie w praniu, co wymyślę. No przede wszystkim chciałabym dokończyć sprzątanie kuchni, bo jednak to wszystko się brudzi. Kuchenkę też już mam brudną. Nieważne, że 2 dni temu ją czyściłam. I trzeba się powoli, co, ogarniać do vlogmasów. Wiecie co, tak mi to po prostu wisi oto z tyłu głowy te vlogmasy. Zastanawiam się, jak to będzie. Czy w ogóle nie mam pomysłu na pierwszy dzień. W ogóle kompletnie nie mam pomysłu. I dzisiaj tak właśnie słuchałam Marty w biegu rano. W ogóle już chyba pół YouTube'a obejrzałam. Obejrzałam, chyba bardziej słuchałam. Tak naprawdę obejrzałam Martę w biegu. Marta w biegu również ma kalendarz adwentowy i powiem Wam, że
Chyba będę dobrą koleżanką i się zgłoszę do konkursu, bo bardzo mi się podobają kosmetyki. Chętnie bym potestowała, bo tam chyba jest wszystko, czego w życiu nie używałam. Pewnie nawet w rękach nie miałam. Coś tam Wojtek krzyczy. Nie wiem. I wybiłam się z myśli. A, i tak, co do rozdania u mnie, odezwała się Monika, prezentuje, bardzo się cieszę. Monika ma również kanał, jakbyście chcieli do niej tam wpaść. Ja tam czasem oglądam przepisy. On kogoś woła. Tylko nie wiem kogo. Pewnie taty, który założył zatyczki do uszów i poszedł do Krystka do pokoju spać po nocce, bo inaczej by się nie wyspał, a ja się potem denerwuję, bo on rano ma problemy, żeby wrócić z pracy, bo jest zmęczony, chce mu się spać i no, i wiecie, i mnie to stresuje i ja zawsze rano czekam, aż wróci do domu cały i bezpieczny. Tak, i Monika się właśnie odezwała, cały czas krążę z tematu na temat. Monika się odezwała, bardzo się cieszę, już mi podała adres. Wiecie, to trzeba pilnować, to co on tam broi. Przepraszam. Aż się zachłysnęłam własną śliną. Tak, odezwała się Monika, podała mi adres, więc tylko tak naprawdę czeka mnie spakowanie tej paczki. Spakowania jeszcze jednej paczki do wysłania, ale to już powiązane jest z Vinted. Więc tak, muszę wysłać tą paczkę, muszę wysłać paczkę do Moniki. Odezwała się również Magda, no niestety już było po czasie, ja dawałam czas. Magda zrozumiała, mi było przykro. Bo jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy się zastanawiałam, co się takiego dzieje u Magdy, że nie widzi tego filmu, tak? Wiedząc, że komentuje każdy mój film od dłuższego czasu, ja was znam i po prostu jak mi znikacie, to jest tak, albo uciekła z kanału, albo coś się stało, albo rozchorowała się, albo nie ma czasu, albo wiecie. I tysiąc różnych myśli, ale cieszę się, że się odezwała, że wszystko u niej w porządku. Ale jak jej napisałam, jeszcze masz szansę, jest kalendarz adwentowy. Będzie jeszcze jedna niespodzianka, która będzie 28 listopada. Wiecie, co jest 28 listopada? Powiedzcie, że wiecie. Napiszcie mi tu. No i kalendarz muszę spakować. Chciałam wam jeszcze pokazać, co kupiłam wczoraj w Pepco. Znowu matka Polka zaszalała, ale tym razem nie dla Wojciecha, nie dla Krystiana, dla samej siebie. Tak, chyba ostatnio mój mąż jest najbardziej poszkodowany, bo jemu tak naprawdę nic nie kupujemy. Ale jak to wiadomo, chłopu zawsze najmniej potrzeba. On po prostu jak mu coś trzeba, to idzie kupić i tyle. A ja tak... gdzieś ostatnio mam taki niedosyt. No poszłabym, wiecie co, tak wzięłabym taki... Tylko całą wypłatę męża poszło przybimbała na zakupach. Gdzieś mam ostatnio niedosyt kupowania. Ale w głowie mam jeszcze święta, więc na szczęście jego wypłata jest bezpieczna. Ale jeszcze trzeba prezenty kupić. Nie mam pomysłu. O matko. Nie wiem. Ja chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Prawdopodobnie są wysypane zabawki, ale może pójdę, zgaszę telewizor na chwilę i wam pokażę, jak wygląda mój pokój od rana. I tak jak mówiłam, zgasiłam telewizor. Zobaczcie. Łóżko. Wojtek. Pudełko. Kolorowanki, które mu drukowałam. Na stole jest pilot, ale zabawkowy. Ubrania Wojtka. Kiepska ostrość. O. Zabawki, poduszki, koc, zabawki, szafa, która jest wiecznie otwarta, tutaj lecą pioseneczki i pościel, którą mu zdjęłam do prania i czeka, aż mąż tam stanie, żebym mogła się dostać do pościeli
i mu założyć. Wojtek, czy coś chcesz synu powiedzieć? Wojtek, pomachaj, przywitaj się. Cześć! Cześć! Spytaj się, co tam u was słychać? Z tej strony? Z tej strony się nie będziesz widział. O tu. No. Czekaj, mama siądzie obok ciebie. O tu jestem. Chodź. Tu jesteś. Powiedz cześć. Co u was słychać? Nie spytasz się, co u was słychać. A kto jest taki brudny po śniadaniu? Pamiętajcie, dziecko brudne, dziecko szczęśliwe. Nie komentujcie tego. Masz autko, tak. Tak, ślicznie, mój królewiczu. A, bo przysiądziesz koło mnie? Pogadamy? Nie. Mama tylko zerka, czy... Bo on się rusza i tak mi niekoniecznie. No dobra, to zupa, pa. Pa. No, to już wiecie, jak u nas dzisiaj wygląda mieszkanie. Więc tak, mąż jak wstanie, to na pewno się przerazi, jestem pewna tego. No, fajny ma bałagan, prawda? Ale wiecie, że dzisiaj jest dzień sprzątania kuchni, a nie dużego pokoju, więc... Nie, oczywiście później to ogarnę, nie martwcie się. Bo jakby ktoś przyszedł tak przypadkiem z przypadku, to by się przeraził i nawet nie miał gdzie nogi postawić, bo ja tu tylko skaczę. I chyba będę brała się dalej za sprzątanie. Muszę jeszcze tu na dole szafki powycierać z wierzchu. Zbieram jeszcze się do natchnienia. Szukam to natchnienie, żeby umyć piekarnik, bo by naprawdę mu by się przydało. I jeszcze, czekajcie, gdzie to jest? Jest. Spisywać. Top orzechowy, spisywać. Szybko. oczywiście się śmieję, ja Wam poddam pod tym filmem. I na przykład, słuchajcie, to orzechowy. 60 gram orzechów włoskich zmielonych. 18 jajek. Około kilograma cukru pudru. 3 kostki masła. 2 szklanki mąki. 5 łyżek kawy rozpuszczonej w bardzo małej ilości wody. I trzeba potem zrobić wykonanie, upiec 3 placki orzechowe, czyli ubijamy białka, potem dodajemy cukier puder, szczypta soli, cukier puder i potem mieszamy półtorej szklanki orzechów. Wyłożyć na papier do pieczenia i piec przez 15 minut. I tak mają powstać trzy placki, które muszą potem poleżeć. Potem Biszkopt, no to wiadomo, każdy mniej więcej wie, o co chodzi. 6 jajek całych? Całych. Tu się różni. 6 całych jajek ubić, dodać do tego 2 szklanki cukru kryształu, czyli już tutaj akurat nie miałam wpisane, ale jeszcze 2 szklanki cukru. Ubić bardzo mocno i dokładnie. Dodać 2 szklanki mąki i razem to połączyć i do piekarnika piec. Krem. Krem jest z 12 żółtek i 2,5 szklanki cukru pudru ubić na parze. Ubić na parze. Do 3 kostek roztartego masła dodawać stopniowo wystudzoną masę żółtek. Wszystko dokładnie ze sobą połączyć. Na koniec dolewać do kremu wolno łyżkami kawę, miksując. Pozostałą kawę, bo tam już się wtedy próbuje, czy taka intensywność kawy, czy mniejsza. Nie wiem, ile moja mama dodaje, bo tak naprawdę ja już to dawno nie widziałam, jak ona robi ten tort. I na końcu, no i tą resztkę kawy trochę rozcieńczyć z wodą, żeby była mniej mocniejsza. I polewamy biszkopt już jak do przekładania. I biszkopt dzielimy na dwa. I wtedy na spód placek orzechowy, krem, biszkopt, nasączamy. Krem, placek orzechowy, krem, biszkopt, nasączamy. Krem,
placek orzechowy, krem już na cały tort, udekorować posypanymi mielonymi orzechami, górę, boki, tyle. Więc przepis mam, postaram się go pod tym filmem wziąć go, co? Wziąć go, przepisać, sobie muszę przepisać. I będę musiała zacząć działać. Orzechy już mam. O, pochwalę się, to mam orzechy. Nie wiem, ile tu jest, z litra orzechów. I rodzice mi dali jakąś maszynkę do mielenia tych orzechów, że tutaj się... Oj. Tu się wsypuje i się wkłada i tak się kręci podobno. Więc myślę, że do mielenia orzechów to zatrudnię męża i będę działać. Mam nadzieję, że mi się uda, mam nadzieję, że to nagram, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, że Wam się będzie podobało. Więc już tak mniej więcej mam jakieś tam w głowie plany filmowe. Na dzisiaj też już macie film jeden ze współpracy, ale to już akurat widzieliście go. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że moje wypowiedzi Wam się spodobają. No jeszcze Q&A czeka. Denko już całe wyciągnęłam. Teraz znowu będę zbierać. Chciałabym jak najwięcej się wyspieć, żeby tam w grudniu to, co dostanę od męża w kalendarzu, żebym mogła coś tam używać. I prawdopodobnie u Was w kalendarzu sobie małą podmiankę, ale nie będę zdradzała Wam jakiej, żebyście mieli fajną niespodziankę, bo i tak myślę, że jesteście ciekawi, co tam będzie. Sama bym była ciekawa. Dobra, nie żegnam się, zobaczymy. Później zobaczę, ile mam materiału, więc pewnie ewentualnie później pożegnam albo coś jeszcze dogram. Ale muszę dalej sprzątać. Jest 10. Dzisiaj Krystek ma... Co dzisiaj jest? Środa dzisiaj jest. A, do 13 ma lekcję. No, więc tak... po 10. No dobra, mam, powiedzmy, spoko, mam czas. Jeszcze bym chciała dzisiaj pójść do sklepu. Nie wiem, czy chyba mówiłam to Wam na początku. Zastanawiam się, czy nie po południu nie podjechać do Lidla. Na pewno muszę kupić mleko, ocet. Mleko, ocet. Jakieś pieczywo. I dalej. Może jakieś metki byłyby. Zobaczymy. Dobra, widzimy się ewentualnie później. Pa! Witajcie kochani, już na zakończenie dzisiejszego dnia. Byliśmy na zakupach w Lidlu. I o dziwo wyszło nam 85 zł. Pamiętacie, ostatnio było 200 zł w Lidlu, a dzisiaj tylko 85. I pierwszą rzeczą oczywiście czteropak mleka. Tutaj jest ciężkie. I lecimy dalej. Jest tu parę niezdrowych rzeczy, uprzedzam Was. Pierwszą taką rzeczą to są... Krystek miał ochotę coś na wieczorne chrupanie. Do widzenia. A ja chciałam sobie nagrywać. Ze mną chciałeś nagrywać? No. Co? 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 Nagrywa się. No nagrywa się. Oto ci kupiłam. Jej. Biszkopciki. Wiesz, dzisiaj biszkopciki. Z mlekiem. O, wiesz, jakie dobre są biszkopty z mlekiem? No tak, ale jeszcze Kolejne niezdrowe rzeczy. Jakaś nowość dla mnie w Lidlu. Nutbar. I to kosztowało... Nie wiem, ile po mnie tam nie było. Nie pamiętam. Ale jest tu 5 batoników, więc gdyby ktoś miał ochotę. A drugie co mamy? Coś bardziej czekoladowego.
Bardziej czekoladowe, bo te, też takie jakieś batoniki, też ich jest. A nie, ich jest 6 sztuk. Nie, trzeci pomocnik stwierdził, że idzie do małego pokoju. Siema. Co bym chciał? Kolejne dwie, chyba były 3, dokładnie. Tak, 3 mieliśmy zupki chińskie. W sumie to mąż sobie bierze je do pracy. A będą kiedyś? Już nie masz tam. A ty nie lubisz zupek chińskich. Nie jadłem. Jadłeś pomidorową zaminą i stwierdziłeś, że jest niedobra. A ty mi zaraz przewrócisz. Nie, statyw. No bo ja jadłem. Mam kołzy. A bardziej dzieciaki nie boże jedzą. Bo mają kluski, że boją przyprawę. Jezu, to suchet, kluski. No tak, właśnie tak się robi. Jeżeli ktoś nie ma jedzenia na dworze, to tak się robi. Ja się nie dziwię, jak większość osób, które ma dzieci, spytają się, że dzieci na dworze jadły zupki chińskie. I powiedział tak. Bo to ja nie problem. Jadłeś? No jadłem. Kupowałaś sobie i jadłeś? I co, dobre było? No tak, dobre jest takie ze przyprawą samą i tym. Po prostu wykruszysz sobie kluski, wsypujesz przyprawę, albo jak niektórzy nie wykruszują klusek, tylko sypią samą potrawę i tak jedzą, a jak gdy się wykruszy, to się po prostu tak do buzi leci, o. I otwiera buzi i się tak je lekko. Chociaż moja koleżanka na studiach bardzo uwielbiała jeść taki suchy makaron. Zupek kluskich. Więc mogę zrozumieć, że i dzieci tego jadają, ale ja uwielbiałam pomidorowo z amino. Nie. 2 razy paluchy czosnkowe. Ja je kocham. Ty je kochasz? No to wzięłam ci coś, co ostatnio chciałeś, kawę. O, tak. Znalazłam kawę Inkę czekoladową. Już zadowolony? Napijesz się z mamą kawusi? Myślę, że ja sobie na pewno też... No widzicie, co on mi tu robi? Nie widzicie, co on mi tu robi. Rozbraja mi statyw. Tak, na pewno spróbuję z chęcią tej Inki, ale niestety nie wiem, ile kosztowała, ale będzie dobra, to sobie kupimy. Jeszcze takie pianki, te malutkie marshmallow, czy jak one tam. O, no i w sumie na tym musieli patrzeć z tyłu, bo to jest pokazane też, jakby ktoś nie widział. Dokładnie. Przyprawy. Jaką mamy przyprawę? Do mięsa mielonego. Do mięska, do kurczaka i ziele angielskie. Dalej ser żółty, co wyciągasz? Zostaw. A ty co chcesz tutaj? Dalej, bardzo fajnie, widzicie. Tylko szkoda, że nie moje. No. Czekaj, to jest Kong Story. Było tutaj Gerek. Bo i taki tajgerków. A nie chowaj do środka. A, dobra. Tajgerków mam 3, to też już sobie mąż wziął do pracy. Jeden mu to. Nie. Musterek mocniejszy. Dla ciebie jest chleb. Ale musterek był. Ogóreczek. Długi. Chyba tak się nazywa. Dokładnie. Orzesz, kurczę, ale byśmy mieli stratę. No bo mama wyjęła piątkę, która podtrzymywała ten. Ocet. No. I byśmy nagnęły, czyli ocet. Wiecie co, z wami się po prostu widzę, świetnie pokazuje. Chodź zakupowy. A teraz? No wyżej dziecko, no pokaż to. Tak, żeby wszyscy widzieli, że masz papryki 2. I tutaj mamy jabłuszka. Wojciech. I w tej kolejności mam mięso i mięso. I tak. Nowość w Lidlu, czyli mniej plastiku, o 73% mniej plastiku i są mięska zapakowane tak. A, 400 gram tutaj jest. Wojciech, synu, już? Wojciech Saga. I tu chaty. Daj to. No widzicie, nic nie można zostawić w tym domu. I chciałam powiedzieć, i się nie mogę skupić. 3,95. A tam wyleci frytka i kartofelcia. Co?
takiego walciocha czy i ostatnią rzeczą było na promocji ten z Hat 6L. Idziesz? No to idź. Jeden, dwa, trzy. Baba Jaga. Baba Jaga. Słyszycie? Ba, jeden. Ty. Jeden. Ba, ty. Baka. Jeden, dwa, trzy. Baba Jaga. Nie, on mówi mamcie, pomyśl. A, mamcie. Pomyśl, nauczyliśmy. Mama, bo ze swojej pytania. Oj, przepraszam. Może ja się odsunę w ogóle z radu. Nie, ja nie chcę sam. Bo ja pokazałam Wojtysiowi, że może się boić kochanego i tak robiłem, jeden, dwa, trzy i Wojt tak uciekał. Jego najczęściej kryjówki to jest szafa albo łazienka, idzie do ciemnej łazienki ze światełkiem, bo ja mam taką żaróweczkę, to ja siedzi natęczowo, jeżeli się naciśnie przycisk i Wojtek sobie wziął i poszedł do łazienki. I tam siedział, ja go szukam, bo ja myślałam, że on jest w szafie. No i tak się bawimy, jeżeli jego złapią, to potem on liczy, on tylko on mówi, jeden, mam cię. I tak na razie. No właśnie. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Ej, tak. Wojtuś. Wojtuś, chodź, pobawimy się. Baga. Wojtuś. Jeden. A chodź tutaj, pokażesz wszystkim do kamery. Chodź. Ale o tutaj chodź i o tutaj do. Chodź, chodź no tu do mamy. No chodź. Chodź, pokażesz, jak ty to ładnie robisz. Chodź. Jeden. No. Na telefon łapie. Jeden, dwa. Pokażesz? No, Wojtuś, pokaż. Zup, jeden. Jeden. Dwa. Trzy. No, Wojtuś. Cztery. Co się zada? Wojtuś, o tak zrób. Wojtuś, o tak. Patrz, o tak. Wojtuś, pokażesz, jak jest jeden, dwa, trzy? Jeden. Wojtuś, o tak. O tak, Wojtuś. Jeden. A, dwa. Trzy. Wojtuś, o tak. Patrz. O... Nie, on woli się podziwiać w kamerze. Czekaj, odsuń, jak chcę pokazać on. No niżej trochę. O, o wyżej. Albo nogę podnosi. No dobra, no w ogóle przejmujecie mój YouTube. Przejmujemy. No i tak właśnie wyszło, że mój YouTube został przejęty przez moje dzieci, więc szybko kończę, bo statyw się rusza, bo Wojtek rusza nim cały czas. I tak naprawdę muszę trzymać, żeby daleko nie poleciał. Z wami się, kochani, żegnam. Pamiętajcie o świątecznym rozdaniu. Link do filmu będzie w opisie. Ja cię widzę. Patrzę na... ona... Ona patrzy na niego. Do tego nie widzicie, nie mogę się skupić. Pamiętajcie o rozdaniu, subskrypcje, komentarze, według zasad i w ogóle wszystko wiecie. Więc buziaczki, do zobaczenia. Pa, pa! Moje.